Tutaj jestem mały. Walczmy razem. Fuck. Billy potrzebuje pomocy. Dziękujemy. Nie, tędy nie przejdziemy. Mówisz? O wydatkach to mi nic nie mów. Gandhi. Może po prostu rozwalę ten przeklęty szmelc. Tutaj nic więcej nie ma? Aha. Lego wypuścił odświeżonego X-Winga, mówisz? O! Fajny jakiś? Poczuj planetę. I wszystko, co z nią połączone, i sięgnij ku niej. Chyba tak. Poczułam. Właśnie tak. Bardzo dobrze. A możesz na Discorda? Odrzucić tego linka? To musi być miejsce, o którym wspominał Cordova. Ruszamy. Pokaż go. 1200 zł? 2000 elementów? No nie powiem, wygląda fajnie, tylko... Mi się zdaje, że chyba skrzydła są za krótkie. Czy mi się zdaje? Troszeczkę. Najwyraźniej nie tylko my czegoś tu szukamy. Czyżby Dagan? Sprzęg. W pobliżu powinno być źródło zasilania. Jest tu kulka. Super, że mnie widzisz. Marnujesz czas. Dziękujemy. Czy to Santari Gri? Aha. Aha.
Nie chcę dalej pójść. A czemu nie chcę dalej pójść? Tu nauczysz się ujarzmiać materię Kobo i przygotujesz się na podróż przez otchłań. Odnosząc sukces, znajdziesz jeszcze większą łączność z mocą. Okej. Rozumiem, mistrzu. Czy mogę już odejść? Musisz dokądś iść. Dobrze więc. Ale wróć później. Dziękuję. Tak zrobię. Niech twoja więź z mocą kieruje cię ku naszemu wspólnemu celowi. Myśl o Tanalorze. Santari Kree szkoliła Jedi do podróży przez otchłań. No. Tada! Myślisz, że prąd nas poniesie? To mamy. Tutaj coś jeszcze jest, co mogę spalić, czy nie za bardzo? Chyba nie ma. Nie, a kulki nie przeciągnę na tam. Kurza twarz. Dzięki za przejażdżkę. Uf. Zanieśmy tu Zi. Przepraszam, co? Po co idziesz do sklepu? Nie. Szybko, mały. Dobra. Ale jak też możesz mi coś kupić. Nie tu. Po co? No tutaj. Tutaj musimy iść. Dobra, lecimy tu. Jedna rzecz. Tam po lewej stronie też był taki ten gejzer. Widzieliście tam? A, bo on jest zasłonięty. On zasłonięty jest. Leć, stary, leć. Zeskanuj to. Kto zadaje pytania, znajduje odpowiedzi.
Okej, tu będzie następna kulka, prawdopodobnie. Cały czas mi się guziki mylą przy tej obronie. Oż ty, panie, jego mać! Bijcie się! Fuck you. A? Ciekawe, jakie tajemnice skrywa to miejsce. Oh. Okej. Okay. Na pewno potwory. Rozrosła się. Cholera, dużo potworów. A to co? O! Billy dostaje upgrade'a. What the fuck? Dobra, spróbujmy. Odblokowano kruszarkę. Billy może teraz spryskać powierzchnię materią Kobo. Spryskaj materię Kobo do promienia kremicznego, żeby wypadł. Sądzimy, że materia Kobo pochodzi z głębi otchłani. To tajemnicza i dziwna substancja, lecz możemy ją badać i nią manipulować. Niezła sztuczka, mały. Kiedy ją zrozumiemy, będzie jak wszystko inne. Zdołamy ją okiełznać i kontrolować. Okej. Założę się, że Zi coś wyciągnie z tego. Teraz to zaczyna mieć sens. Zrozumieć tajemnice galaktyki i okiełznać je dla wyższej idei. Moc wskazuje nam drogę. Brzmi jak zakon, który pamiętam. Wszystko, co zbudowała tu Kree, zniszczyła katastrofa, której nie mogła przewidzieć. Czasem mam wrażenie, że historia zatacza krąg. No, palcie. Założę się, że Zi coś wyciągnie z tego dysku. Subcio. O. Echo. Słyszałem, echo. Jak mistrzyni Kree opowiada o swoich snach co do otchłani. Nie jest godnie plotkować. Ani podsłuchiwać. Tak, mistrzu. Przepraszam. Nie podsłuchiwał, tylko słyszał ten padzido.
Esencja mocy. Mogę tędy przejść? Nie. By było za łatwo. Za fajnie. Móc przepalać się przez ściany. Kolejny czysty. Dobra. Teraz będziemy mogli polecieć z prądem na drugą stronę. Ja chcę zobaczyć, czy tutaj czasem czegoś nie ma. Nie łączcie promieni! Zeskakujemy. No super. BD, weź tam, niech nie kombinuj, dobra, bo zaraz mi się zabijesz. Dzięki, BD. Co my tu mamy? Harmonia. Tutaj nic nie ma. Dzień dobry. Aha. Gdzie ja jestem? Lol? Gdzie on jest? Spadł na dół. Jak mu? Spadł to spadł! Niech tam siedzi, co nie? Dupy nie urywa, no i tyle. No dobrze, mamy lecieć tu, tak? No to wróg. A dlaczego by nie? Gdzie mam polecieć, powiedzcie mi, co? Tutaj muszę. Tu. Tu. I na tego. I teraz tam muszę polecieć. O. Czyli dobrze leciałem ogólnie rzecz biorąc. Spróbujmy tego.
że zwycięstwo jest nieuniknione. Więcej nie spróbuję. Właśnie spudłowałeś. Właśnie, stary, spudłowałeś. Tu coś było. A. Echo. Echo. Zaczynam się martwić o ten projekt. Echo. Nie naszą rolą jest wątpić. Nawet padawani czują, że coś jest nie tak. Serio? Tutaj też jesteście? Dosyć tego. Dawać kulkę. O. Wrogowie pokoju zagrażają pograniczu galaktyki i naszej republice. Dobra. Gdy przekroczymy otchłań, Tanalor może stać się naszym bastionem. Symbol nadziei i sprawiedliwości dla zewnętrznych rubieży. Tanalor był dla niej czymś więcej niż misją. Był marzeniem o lepszej przyszłości. Chyba troszeczkę... Okej, dobra. No. Nie? Aha, dobra. Rzuć mi z tym, Billy. Precyzja. Nowy atut. Echo. Co ci tyle zajęło? Przybyłam tak szybko jak mogłam. Mój mistrz mnie wstrzymał. Ty, bloody. No, o to nie musisz się martwić. Przynajmniej tutaj. Okej. Aha. To szkło przechodzi, tak? A tu przez to przechodzi? Nie. Bardzo mi się podobają Gwiezdne Wojny. Spoko są. Nie mogę tego obrócić, nie. Coś mi tutaj. Aha, nie da się. Wiem, że miałem klockę. Sam do tego dojdę.
Nie lubię Backseat Gamingu. Jest niedobry typ, ty. Chodź tu, kulko. Teraz możemy dotrzeć na szczyt. Dobra. Dzięki za podwózkę. Okej, a to co to jest za miejscówka? Okej. A, czyli to jest wyjście. Dobra. Tu jest powrót. Okej. W tych pięknych okolicznościach przyrody latam sobie tutaj. Pora na nas. Rzuć w niego, rzuć w niego. Kurwa mać. No. Co jest? No rzuć. Serio? Ty mnie... Ja pitole, jaki fail. A tam... O, kur... Mać to robotę z tym ciężkim mieczem. Znaleźć dla nich miejsce. Pizdu z tym ciężkim mieczem. Uważaj, gdzie patrzysz, chłopcze! Straszliwe ryby Rej otumaniają ofiary oślepiającym rozbłyskiem. Ryby Rej! Ale ty masz na to pewnie sposób, co? Rej Skywalker! Szczurze lądowy! Czasami zapominam, że masz jeszcze mleko przy skrzelach. Ryba Rej kusiła już i mniej dobrotliwych rybaków. Poznałem ja raz szlachcica, co zamierzał zdobyć sobie jedną jako zwierzątko. Wybacz. Dobra, i ta coś szlachciankuj. Ja muszę lecieć dalej. Uważaj na siebie, słyszysz? Stój. Wielki dziedziniec. Dobra, jestem gotowy. Poszukajmy w środku. O, proszę. A tu coś jest? Nic tu nie ma. Z jednej strony jest, z drugiej nie ma. Jedi! O ty! Zaryj
Oszty. Chodź się zabawimy. Prosty z tym wyniesieniem masz, co? Jak chcesz wynieść, to idź te śmieci wynieś, a nie gadasz o tym. Rzuć mi z tym, Bidi! Poratuj, Bidi! Niech wypełni mnie siła! Na Raśko! Kolejny jeździec z mieczem świetlnym. Dagan musiał ich po coś wysłać, a my podążamy tym samym tropem. Ale to mi się nie podoba ogólnie, jedna rzecz co zmienili, że miecze świetlne mogą używać wszyscy teraz aktualnie. To jest takie mech. Rób swoje, mały. Zawsze w punkt. Co tu jest? Poskanuj sobie. Nie przejdę. O. Kolejne z tych urządzeń. To też jest zepsute. Właśnie nie, Bloody. Zbliża się. Zniszcz go już! Nie. Czekaj! Właśnie, że nie, Normandia. Mieczy świetnych mogli używać tylko ci, którzy mieli moc. Kolejne urządzenie Santari. Dagan zabił Jedi za jego zniszczenie. Myślę, że one mogą być kluczem. Zanieśmy to. To zależy, Grandmaster, co chcesz. Zależy, jaki styl lubisz grać. Hej, Bidi, poratujesz? O. Mistrz Tapal chyba też ją miał. Ja ci nie powiem, jakim stylem masz grać i jaki miecz jest najlepszy. Ja wybieram taki, który mi się najlepiej gra. Zatrzymaj je! Uwaga! Nie mogę! To okno prowadzi z powrotem na zewnątrz. Powinniśmy zabrać to na Jedę. Mistrz Cordova zechce spojrzeć na to znalezisko. Nie, tu więcej nic nie ma. O, proszę. Dziękuję, kochanie. No nie, z tego co pamiętam, w czwórce albo w piątce było mówione o tym, że tylko ci, co posiadają moc, mogą używać. Co? Sekundkę, bo nie słyszałem. Nic nie słyszałem, zaraz jest na sekundkę. Jestem już. Kolas, dzięki za followka. Dalej, Nekko. Nekko. Nekko.
My tu czekamy na pomoc? What the hell? Laserowym, właśnie nie. Laserowym to jest wymysł Disneya. To jest wymysł, no. Mówiłam, żeby nająć przewodnika. Teraz będziemy laserowe szybsi. Miecze. Aha. Halo! Niech nam ktoś pomoże. Przydałaby nam się pomoc na głowę. Mój przemęczony kolega chce przekazać, że wolelibyśmy tu nie umierać. Do czego to służy? Oj, oj, oj. Oszty. What the fuck? No cześć. Brawo, co za pokaz! Podejdź tu, mój drogi wojowniku! Nie widziałam takiej walki od czasu mistrzostw. Co to kurwa jest? Jesteśmy twoimi dłużnikami. Co tu robicie? Bij masterczuki? Największych, najsilniejszych bestii do walk. Zwycięzca bierze wszystko. Na naszym stole holotaktycznym, oczywiście. Holotaktyka, hm? Tak jest! Pomogłeś nam zebrać potworne dane do naszej gry? Gdy tylko znajdziemy dla siebie jakiś spokojny kąt. Mój przyjaciel może będzie zainteresowany. Prowadzi salon Pailuny. A, tak. Ten saloon w Azylu Wędrowca. Ta nora? Nie wiedziałem, że jest otwarta. Dobra, niech będzie. Z chęcią zaprezentujemy holotaktykę u Pailuny. Trochę rozruszamy to miejsce. Zbierajmy się, Tulimu. Wszystko w swoim czasie. Tulimu. Bima. Do zobaczenia. Jak gierka? Spoko, Kolas. Bardzo fajna, bardzo przyjemna do grania. Aktualnie, żeby było ciekawiej, nie doświadczyłem żadnych super dużych dropów FPS-ów. Są gdzie niegdzie dropki, ale nie takie super duże. A jeżeli chcesz przeoszczędzić, wykrzyknik instant i sobie tam zobacz. Wiesz, o wiele przeoszczędzisz kasiorki tam, na instancie. Mały, z tym proszę. Tutaj coś jest? Nie ma nic. Idu. A, tutaj. Już widzę. Ale to będę musiał odblokować tak, jak odblokowałem tamtego. Gotowi do jazdy. Dawaj! Kurde. O, przestań marudzić. Już kończę. No i gotowe. Oj, gotowe. Cóż za rozpiętość.
Jak na szybołowa przystało. Pewnie potrafisz... Dobra, co my tu mamy? Odporność mamy na maksa. Cel odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze steamów. To ja bym chciał. Dobra. A my musimy jechać tędy, tak? Dobra. Panie, czy tutaj coś gdzieś jest? Czy coś gdzieś jest ukryte? Jest ukryte. Nie zabijaj mnie! Zabić cię? Ocaliłam ci życie, głąbie. Coś ty w ogóle za jeden? Nazywam się Targo. No, to jeśli ci życie miłe, chodź ze mną. To jest terytorium jeźdźców. Możesz wziąć też udział w giveawayu. To miesięczny wykrzyknik i GGW. I nie tylko ty. Dobry, Nekko. Inni też. Oż ty. Następny Bounty Hunter. Kto was tutaj tylu? To cię bardziej zaboli. Kolejny chłonokrążek łowcy nagród. Pokażmy to Cage. To nie wiem, czemu ja mam w głowie cały czas wbite Normandia, że według tego, co ja pamiętam, to tylko... Tylko osoby obdarzone mocą mogły używać. W sensie nawet się nie odpalił miecz. Spokojnie, Nekko. Bez osoby, jeżeli nie był w dłoniach. No. Zrozumiano? Niby dlaczego? Niby dlaczego? Ser. Jestem do tego zaprogramowany. Udłam się ty. To co? Mhm. No właśnie mi to... Ja pamiętam to inaczej. Więc no, KGW. Boże, ale teraz przycięło. Placówka Azel Wędrowca. Dostanę zlecenia, super. Pójdziemy na razie do tego. Co? No co chcesz? Dzięki za pomoc. No. I teraz co? Przed monitorem będziesz mi tak stać, tak? I co dalej? No co dalej? No ale... Wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, żebyś siedziała na biurku, tylko możesz mi ekran nie zasłaniać? Co, Mia? Hm? Mogę cię prosić o niezasłanianie ekranu? Zeszłego miesiąca. Znowu zmieniliście to przeklęte menu.
Gris nie może usiedzieć w spokoju. Cóż, znasz Grisa. Szef jest niepohamowanym kulinarnym eksperymentatorem. Ale może dasz się namówić na jodowaną pieczeń z Ganta. No to właśnie, jak on to samo mam. Mój klasyk. Tak delikatny, że zechcesz postawić mu obiad. Naprawdę siedzę tu już tak długo, żeby mieć swoje klasyki. Cóż, gdy masz tak wesoły nastrój jak umbarański cmentarz, to czas leci jak strzała. Micia, kochanie, możesz? Albo w te, albo we w te, proszę cię. No. Słońce. Najlepszy asortyment w tym układzie. Przyznam, to jest strzał zdolności. Co to jest, są za zdolności? O! O, rety, mam coś, na czym zależy Kalowi. Dodatki do pistoletu. Tego bym chciał skakować. Zdecyduję się na to. Chciałam się tego pozbyć. Hej, fajnie, że oboje znaleźliście Pailunę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Przy okazji, jestem Ashavi. Jestem Kal. A to BD1. Stary, nie wspomniałeś, że to miejsce jest taką ruderą. Ten salon ma kiepską akustykę, dziwnych klientów i ledwo działającą łazienkę. Jest idealny. Chętnie posłucham, co tam macie. Playlista Grisa jest chyba starsza od Wielkiej Republiki. Możesz na nas liczyć, Kal. Podbij do DDEC, jeśli chcesz usłyszeć coś konkretnego. Tak zrobię. Dzięki. Zobaczmy. Co ty tutaj masz? Spróbujmy tego. Dobra, posłuchajmy. Może zmienimy klimat, co? Graj, muzyko. No dobra, sprawdźmy. Bez obaw. Planuję wykosztować się na nowy recyrkulator. No to ja nie wiem, skąd ja to mam. Może jestem ze świata równoległego, czy coś? Czekajcie, może go ubierzemy inaczej. Nie no, najlepiej mi to się podoba. No i ta koszula. Aż te spodnie chyba lepiej wyglądają.
Tak, mam własne Gwiezdne Wojny, no. Dokąd teraz? Na Jedę. Kurs na Jedę. Myślisz, że Cordova zrozumie coś z tej technologii? Żartujesz sobie? Facet ma łeb jak sklep. Nie mogę się doczekać, żeby znów zobaczyć Sir. Mam u niej spory dług. Wyłożyła forsę na Pajlunę. Ile jesteś jej winien, Gris? 2000 kredytów, mniej więcej. Może przyrządzę jej sławną zapiekankę babci Pajluny. To o tym zapomnij. 2000 kredytów? To jakaś wypasiona zapiekanka. Ta taka zapiekanka, że mózg wypala. I potem już nie pamiętasz po prostu, że byłeś coś winien. Chodź, Kal. Koniec wycieczki. Trochę ciasno. Przez tekstury przeleciał dziób. Niedopracowane. Dziób statku przez tekstury przyleciał. Kto to projektował? Z kanonu myślę, ale tak, z kanonu, tylko że nie z Gwiezdnych Wojen, tylko z Gwiezdnych Wrót. Zgadzam się, ale skąd możemy wiedzieć, że to bezpieczne? Nie możemy. Widzicie, poznajecie go? Środki są nadwątlone, a niektórzy lokalni liderzy nie chcą dodatkowego ryzyka. Jakich co ci się stało? Wielu boi się, że przyjęcie uchodźców sprowadzi na nich kłopoty. Kal, wróciłeś. O? Znalazłeś coś? Chyba tak. Dobrze. Cordova się ucieszy. Chyba tak. Ty, mistrzu Bray, tak ja wiem, że to są stare czasy itd. itp., ale... Ta mistrz Bray tak udar ma. Dziwne urządzenie. Ten tutaj to chyba duplikat. Oba zostały uszkodzone. Mieczem świetlnym. To nie ja. Tym razem. Skądże znowu? Naprawisz je? A nie wiem. Ale z pewnością spróbuję. Mistrze Nijundo, Imperium jest przy Sanktuarium Pielgrzyma. Oddział szturmowy? Nie, wykopaliskowe. Dobrze, zatem nie wiedzą o kryjówce. Jeszcze. Kryjówce? Pośród ruin. Rozpoczęliśmy ewakuację? Jesteśmy w trakcie, ale brat Armias się nie odzywa. Brat Armias ma kody komunikacyjne. Jeżeli go złapią, to cała ukryta ścieżka będzie zagrożona. Znam te ruiny. Pójdę tam. Idę z tobą. Bolt? Wiesz co, chyba zostanę tutaj. Postaram się pomóc. Przydałby mi się jakiś asystent do badań. Sprowadźcie Armiasa. Jasne. Tylko bez brawury. Tutaj. Nic nie obiecuję. Chyba mówiło o tobie. Daleko jest ta kryjówka? Nie, ale potrzebujemy Spamela, żeby tam dotrzeć. Zbierają się w pobliżu bazy. Za mną. Co to było za miejsce?